Siemanko, z tej strony Kira, a to kolejny odcinek F1 2013 mod. Dzisiaj czwarty wyścig, czwarty odcinek Grand Prix Bahrainu, więc udajemy się na tor, jeszcze zobaczymy pogodę. Może być, idziemy na tor. Zobaczymy jak nam pójdzie w Bahrajnie. Powiem wam, moi drodzy, ta pogoda mnie demotywuje w ogóle do robienia czegokolwiek. Dobrze, chociaż Bahrajn jest ciepło, nie to co za oknem. Tam śnieg, mróz, jeden chuj. Kask, jak widzicie, zmieniony w końcu. Dobra, jedziemy Grand Prix Bahrajnu kwalifikacje. Łącz na miejscu czwartym lub wyższym. Jasne. Zobaczymy, czy uda nam z bolidu Force India wycisnąć. Aj. Już błąd, już ten kurwa Vettel musiał mnie wyprzedzić. No Kersu, może się uda go trochę podgonić tutaj. No do hamowaniu. Trochę bokiem, ale się udało. A, już spieprzyłem. Na czwartym miejscu, panowie z Force India, może się zapomnieć, że ja będę. Jak będę 14, to będzie dobrze. Chociaż to szczerze, że będę startował z 17 albo 18 pola. Jest standardzik pewnie. Wow. Nie lubię tego zakrętu jak chuj. Tak, dalej Vettel mi odjeżdżaj, dalej! Tak, bardziej ścinaj! Półtorej sekundy straty, o Boże! Trudno! Będziemy startować z dalszej pozycji, Jezu! Zespół nie będzie jakoś super zadowolony, ale mi to jebie. Jest 118 pozycja. No co ty, kuźwa. Jest znakomicie. Teraz tylko czerwona flaga na starcie i będzie fajnie. Ten odcinek dzisiaj jest ja nagrywam to w poniedziałek, 1 kwietnia. To reszta fajnie go oglądacie w czwartek. Już niedługo na moim kanale pewnie pojawią się nowe serie. W końcu czekam już na moją nową sienką. Najprawdopodobniej czekam już. Kartę graficzną. Tylko przyjdzie, zamontuję od razu, nakurwiamy w coś nowego, lepszego i fajniejszego. Nie mówię, że fajniejszego F1, ale FPS-y też są fajne. Myślałem nad Farplayem, myślałem nad Battlefieldem trójką. Nad GTA San Andreas, tak jak miał być. WRC będzie kontynuowane. Sorry za ten kaszel. Chyba się kuźwa przeziębiłem. Tak, wyszedłem z pisania, to był w śniegu, to było po kostki. U mnie po osiedlu się nie dało rady przejść. Dobra, jedziemy i nie pierdolimy. Bogacona mieszanka, full cars. I już Bottas za nami. Co ty zrobisz, Bottas? Aj. Delikatnie. No, dużo żeśmy kurwa zyskali.
cały kers, żeby tutaj trochę nadgonić. Wow, tu szyje spoilery poleciały, a piąte miejsce. Kimi Raikkonen przed nami. A tam dalej Sebastian Vettel. Nie mam kuźwa już kersy. Co tam, silnik się przegrzewa? Nie, nie oszczędzą, co ja kurwa zrobiłem? Standardową chciałem. Raikkonen, jak widzicie, już odjechał. Ale piąte miejsce nie jest źle. Trzeba teraz podgonić trochę Kimiego i odgonić się odjechać od Felipe Massy. Nie wiem, z nim się od rana plącze. Massa, what are you doing? Uh-oh. Chyba próbuję atakować. Gdzie kurwa? Krowy doić. No fuck you! Twoje przednie skrzydła lekko się uszkodziły. Nie przerywaj jazdy, jeśli nie No, Massa chyba w ogóle straci przednie skrzydło. No, Gutierrez szósty. O, Kimi, tam widzę walczysz... walczysz z Perezem, walcz, szkoda, żebyś się rozwalił. Jeden i drugi najlepiej. A teraz będę miał trzecie miejsce. O, mój kolega rzuci się w boksie, no jak żeby inaczej. No chociaż udaje, że coś punktuje, kto to rozwalił? Zakończysz ten wyścig sobie jak Kobon zakończył nasze multiplayerze, jak jechaliśmy. Znaczy nic z dupy, nic z pietruchy, wjebał się w to i odpalił mu koła. No, Gutierrez trochę odrobił. Nie jest to dobry znak. My Raikkonena gonimy, gonimy, coś go dogonić nie możemy. 1.39.670 skoro. Pamiętaj, że możemy z niego korzystać w strefie DRS, będąc o sekundę za bolidem, który chcemy wyprzedzić. Dobra, bez konsekwencji. Ten zakręt też. Zawsze Kira na farcie jedzie. To cały ja. Łaj, chabuj kurwa! No właśnie. Nie no, może troszeczkę dalej przewiniemy. Cztery powtórki są, on dziwo. Come on, Kimi Hono tu. Wiem o tym, panie inżynierze, wiem o tym. Sexy and I know it. Na pewno są nie, nie ma co. Nie ma co ryzykować. Ale DRS by się przydał. Na tym kółku. Nienawidzę tego zakrętu, no kurwa nienawidzę go. No już mi Raikkonen odjechał. Jak bardzo twórca tego toru musiał być najebany, żeby taki zakręt zrobić? Dobrze, że wyjeden challenge go nie ma. Nie ma tego toru. No, ogólnie tor to jest spoko, ale ten zakręt jest wkurzający. No już mi na 2 sekundy odjechał. No jeszcze będzie miał DRS za Perezem, no i ja już mam z głowy walkę o 4. miejsce. I 3. tym bardziej. Yeah. Gutierrez, a za nim długo, długo nic. No się rozwalą. Bolid za
Plus, że ma na przykład przednie skrzydło. OP jest pana czwarte. A my jak zawsze... Tylko się patrzymy na walkę, a sami nie powalczymy. No po co? Uważaj na samochód za tobą. Masz nad nim tylko 2 sekundy przewagi. Jeśli popełnisz błąd, może próbować cię wyprzedzić. Ja popełnię błąd. Kurwa, chory jesteś? Ja bym bezbłędnie pojechał? Spoinki, że się urodzi, co? Nie znasz mnie? Boże, Boże, Boże. No ale chociaż lepiej niż w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie tego wyścigu nawet nie ukończyłem. Na trzecim kółku się chyba rozbiłem wtedy. A teraz idziemy na 5. miejscu, 4. okrążenie. Następny wyścig już w Hiszpanii. Tak, Perez teraz na bacie odjeżdża. Głupie, teraz mnie dogania. Zajebiście. A, ja Kesu go widziałem. No, a też wiadomo, czemu mi odjeżdżają. Yeah. Bijemy nasz czas chociaż? O, udało się. Nie, no co ty pierdolisz, że mam ładne opony. Lekko styrane to. Słyszeliście o ciekawych nowinkach o Grand Prix Chin? Że podobno kilku czołowych zawodników, w tym Vettel, nie dostali do tej pory wizy jeszcze na wjazd do Chin? Możliwe, że nie będą udziału w wyścigu? Szkoda, że niestety wśród tych kierowców jest chyba Fernando Alonso, ale no Vettel jakby nie dostał wizy, spierdala. Chin mu w dupę. Się okaże, że Vettel nie pojedzie w wyścigu, pojedzie rezerwowy Red Bulla i dzong, lepszy od Vettela, dużo lepszy, milszy i Vettel kurwa zostanie rezerwowym. Trzykrotny mistrz świata. Ale było fajnie. Nie było chuju podskakiwać do Webera? Gdzie nie zjeżdżam jeszcze, kurde. Zatrzymując maksymalną mieszankę. No, Perez zjeżdża, Raikkonen zjeżdża. No i jadę dalej. O, Weber prowadzi. No, Vettel za mną. Uda mi się odskoczyć na jakieś tam dobre sekundy. No, z taką jazdą to wątpię. Jestem na miękkiej mieszance. Wykorzystam wzbogaconą mieszankę na miękkiej mieszance opon. No, a Vettel to jest 13 sekund przewagi. Gdyby udało się to powiększyć do 20, to bym był naprawdę zajebiście szczęśliwy. Oczywiście się nie uda, bo ja lamię. Sam se zjeżdżaj do boksu, jeźdź mi kurwa, nie pierdol. Ja tutaj se jadę kulturalnie. Panie. Jadę po zwycięstwo. No dobra, ja mam to miejsce. Kurde. 14,2 przewagi? Nie no, 20 sekund ja nie nadrobię tutaj. No nie dobrze.
20 sekund nad Vettelem. Mam zmianę cholera tego spoilera. Szkoda, że nie można tutaj zrobić tak jak w jeden challenge, że sobie ustawiam, żeby nie naprawiali bolidu i tyle. Ja mam spokojnie z takim spoilerem do mety jechać tu i mam to w dupie. A spróbuj mi tego Holender przyblokować. Spróbuj mi tego przyblokować, dziękuję. Aha, Vettel traci 3 sekundy do Webera, tam. Czy do mnie traci 14, 15 i 3, no dużo. Jeszcze mogę trochę pojechać, mam plus 2 paliwo. Więc jeszcze troszeczkę pojedziemy sobie. Wow, dużej szczęści. Zjadę jak będę chciał, zamknij się, kuźwa. No i co, moi drodzy, uda się? Ta strategia zaprocentuje nam, czy chuja i będę dalej piąty? Póki co w tym momencie z boksu wyjadę niby na 8 miejscu, jeszcze nie wierzę. Oj, słabsze kółko pojechałem. Szkoda. Dobra, zjedziemy teraz. No, można już zjechać. 13... A, 15 sekund przewagi nad Vettelem. Nie ma szans, żeby wyjechać przed Vettelem. Muszę liczyć nie 3 sekundy postoju, a około 5 jednak. Nie 3 sekund jednak. Sam postój to połowa mojej przewagi. A gdzie przejazd przez boks? No niestety. Hmm, 13,6 nad Weberem. Vettel, Vena się rozbi, chociaż będę czwarty po wyjeździe z boksu. No, następny wyścig Grand Prix Hiszpanii, też bardzo ciekawy pewnie tor. Bardzo ciekawy wyścig będzie. Zobaczymy, jak się Force India spisze w Hiszpanii. A później najkrótszy wyścig na świecie, Monaco. Chociaż w poprzednim sezonie chyba przejechałem 13 kółek w Monaco, więc nie było tak źle. Jakie hamulce, od razu do 99 uhamował. Skubany. No. No, tak mówiłem, koło 6 sekund będzie. Ten drugi. Tutaj myknął Vettel. I co, przed Perezem? Nie na oszczędną, tylko na standardową. Ulala, moi drodzy! Fenomenalna strategia. Z piątego na trzecie. Ja na 5 sekund do Vettela nie odrobię. Ja nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby trochę 5 sekund, 4 sekundy do Vettela odrobić. O, Lewis jedzie ostatni. No to wie, co się stało, Hamilton. A, bez spoilera jedziesz. No wiadomo, co się stało. Nie lubię też tego lewego zakrętu, tego łuku lewego. Bo albo to zawsze się zahamuje, albo za późno. Nie mogę wyczuć dobrze punktu hamowania w tym zakręcie. Vettel ma nad tobą 5 sekund przewagi, 5 sekund przewagi. Jakbym nie widział. No to moi drodzy, będzie z podium, trzecie miejsce. Chyba. Okej, osiągasz dobre czasy, utrzymujesz tempo wyścigu. Zejdziemy poniżej 2 minut?
O oh yeah, 1,59. Szacun. Dobra, skupmy się na dojechaniu do mety na tej trzeciej pozycji. Jakie ścinanie zakrętu tam. O kurwa. Dwa ostry. Powiem wam, że jednak ta Force India dobry wybór był. Nawet jedna osoba w komentarzach pisała, że zacząć Force Indią. No, może się cieszyć, bo jest Force India. Przewaga teraz jest ładna, tam chyba z Raikkonenem walczy, więc... Nie muszę się tak bardzo nim martwić. No kurwa, że ja zawsze muszę tu wyjechać w zjebanym zakręcie. Nie lubię tego zakrętu. Tak, bliżej Perez mnie. A tam cała grupa widzę jedzie. Niech ktoś tam opóźni hamowanie, się wszyscy rozbiją. No widzę to połowa tych kierowców, widzę DRS. To się bawi. To się bawić. Ja jestem zawsze czujny. Ja jestem zawsze czujna cholera, pani inżynier. No, komuś poleciał spoiler. No, bratobójcza walka Caterhamów. Big, Vandergarde i tam chyba Cheaton by to, tak. Na, Chilton dał mi pozycję i stracił dzięki temu dwie pozycje. Dał się zdublować i dwie pozycje stracił. Ha! A to peszek. No, 11 kółeczko już. Kuźwa, musiałem kontrolować. Chyba źle poszedłem. Jeden 40, Boże, jaki sobie czas.
Nie ma też sobie posiedzieć, popatrzeć, posłuchać odgłosów silnika. To nie, moi drodzy? Jakoś za bardzo nie mam co gadać. Trochę nudny ten wyścig się zrobił nam. Petal jest... 8 prawie sekund przede mną. Perez jest 4 gdzieś, no 3-1. Taki nudny ten nam się wyścig zrobił. Nie ma za bardzo o czym gadać. Jak tam, moi drodzy, po świętach? Po białych świętach. Chcieliśmy białe święta? Mamy białe święta. Zajebiście. To chyba święta pojebały. Ale stale tak źle nie jadę. 1.79 mam czas najlepszy. Jeszcze nie jest tak źle. Jedziemy, jedziemy. Po trzecie piękne miejsce. 15 punktów się przyda. To będzie pierwszy dublet w ogóle Red Bulla. No Red Bull w końcu większe punkty zdobędzie. Bo póki co chyba Red Bull w tych pierwszych trzech wyścigach to był jeden punkcik. Ze sprawą Marka Webera. A teraz raz dublet. Weber, Vettel. Mamy na trzecim miejscu, to nie da źle. Zaczynamy na wzbogaconej tam. Będziemy się pieprzyć tym. W ostatnie kółko trzeba dobre, ładne, szybkie pojechać. Może znowu nam się uda za jako Vettela wziąć jako przeciwnika. Bo widzę Ferrari, to jest dosyć z tyłu. No to Ferrari chyba nie da rady wziąć jako przeciwnika. No tak. Aha, tak, szerzej. Ja tego zakrętu po prostu nienawidzę. Oraj, koniec szlaku. No, wyprzedził Pereza na ostatnim kółeczku. Weber wygrywa. Vettel drugi, a ja trzeci. Pięknie. Bardzo ładny wyścig, dziękuję, dziękuję. Diresta 13, no niestety Diresta tutaj nie zapunktował, szkoda. No trudno. Trzecie miejsce, dobry wynik. Start z 18. Znakomite trzecie miejsce, gratulacje, 15 punktów. Dziękuję. Zobaczmy klasyfikację. Jesteś na pierwszym miejscu. O, Gutierrez jest czwarty. Weber szósty. Kapitka Vettel jedenasty. No tak, Red Bull jest sobą. Dobra. Jack Daniels. Bardzo mi się ten kas podoba. Ile expa? O, będzie czwarty poziom, będzie chyba. Tak jest. No to moi drodzy, teraz czas na Hiszpanię. Co my tu mamy? Pogoda? No, dobrze jest.
dane pojedynku zespołu z kolegą. On był tylko 3 razy przed nim w kwalifikacjach, byłem raz tylko przed nim. No nie dobrze. Tak 4-1 jest. Punkty mistrzostwa, ja 75-7. No, to jest dobrze, co kolej punktuje. Dobra, moi drodzy. Ja się z wami żegnam, zapraszam już na kolejny odcinek z F1, tym razem z Hiszpanii. Do zobaczenia i pa, pa.